Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie organizatorów i uczestników 8. Szczecińskiego Zalewu Myśli. Spotkali się Państwo, żeby wymienić myśli, doświadczenia, inspiracje na moim zdaniem ważny temat. Jak budować wspólnoty, jak rozwijać wspólnoty. Dlaczego temat uważam za bardzo ważny? Po pierwsze, człowieka można zdefiniować jako istotę społeczną. Bardzo często ludzie wiążą swoje poczucie szczęścia, poczucie sensu życia z byciem we wspólnotach, z tworzeniem długotrwałych, wieloletnich relacji. Po drugie, żyjemy i pracujemy w świecie, w którym ludzie często muszą łączyć umiejętności, żeby realizować coraz trudniejsze zadania. A tam, gdzie ludzie spotykają się, żeby osiągać ambitne cele, tam pojawia się dynamika zespołu. Dynamika zespołu może spowodować, że jego poczynania zostaną rozbite w pył. Dynamika zespołu może wznieść go na wyżyny. Dynamika zespołu może więc wiązać się z zyskiem lub stratą. Zapraszam na prezentację, podczas której zapoznają się Państwo z pewną koncepcją ról w zespole. Mam nadzieję, że dzięki tej prezentacji dowiecie się, które role są ważne w skutecznym zespole. Mam nadzieję, że dzięki tej prezentacji Państwo będą mogli w przyszłości bardziej świadomie wdrażać te role w swoim otoczeniu. Zanim jednak przystąpimy do tej prezentacji, proponuję, żebyśmy wspólnie wykonali pewne ćwiczenie. Otóż jest taka koncepcja, że między dowolną osobą na sali, a dowolną osobą na ziemi było kiedyś 6 pośredników, którzy spotkali się z sobą fizycznie, którzy znają się. I proponuję wybrać w tej chwili jakiś dowolny kraj na ziemi i znaleźć tam znajomego poprzez znajomych, którzy kiedyś wcześniej się spotkali. Proponuję grupie znaleźć kogoś znajomego w Brazylii, a organizatorów szkolenia proszę o zorganizowanie tego ćwiczenia. Mam nadzieję, że to ćwiczenie pokazało nam, że żyjemy w erze cyfrowej, żyjemy też w świecie wirtualnych zespołów. Może być tak, że zespół się nie spotyka fizycznie i mimo wszystko tworzymy pewną wspólnotę. Na taki aspekt zespołów, choć krótko na wstępie, chciałem zwrócić uwagę. A teraz przejdźmy do prezentacji. Jakie role powinny istnieć w zespole, żeby ten zespół był skuteczny, żeby ten zespół był dynamiczny? Na przedstawionym slajdzie mają Państwo zobrazowaną ideę 6 pośredników pomiędzy 2 osobami. Jednym z ciekawszych badaczy skutecznych zespołów był Meredith Belbin. Wyobraźmy sobie zespół, którego uczestnicy osiągnęli w pewnej grupie najwyższe wyniki w testach sprawności umysłowej. Takie właśnie zespoły wybierał Meredith Belbin. Nazwijmy tego typu zespoły zespołami Apollo, tak jak nazwał je Meredith Belbin. Proszę, żeby teraz Państwo odpowiedzieli na pytanie, ile razy zespoły Apollo zdobywały pierwsze miejsce w zainscenizowanych rozgrywkach drużynowych? Ani razu? Raz, 3 razy, 5, 10? 15, 20, 25 razy na 25 gier. Ile razy wygrywały najinteligentniejsze zespoły? Proszę się chwilę zastanowić i odpowiedzieć.
Badania Meredita Belbina wykazały, że najinteligentniejsze zespoły wygrywały tylko 3 razy na 25 możliwości. Obserwując te zespoły w akcji, Belbin stwierdził, że miały one trudności w zarządzaniu. Miały skłonności do prowadzenia wyniszczających debat. W rozmowach było więcej negatywnych opinii na różne tematy. Uczestnicy mieli trudności z podejmowaniem decyzji. Belbin zauważył, że generalnie zespoły Apollo miały problemy z komunikacją. Nie przeceniajmy zatem roli inteligencji. Analiza i synteza to jeszcze nie tak bardzo pożądana kreatywność. A więc Belbin odkrył pogorszenie wyników grupy jako całości, tej grupy złożonej z najbardziej inteligentnych uczestników. Za chwilę zapoznają się Państwo z pewną koncepcją skutecznych zespołów, z koncepcją ról w tych zespołach. Opierałem się na badaniach przede wszystkim Meredita Belbina, ale także Mike'a Woodcocka i Johna Katzenbacha oraz Douglasa Smitha, którzy prowadzili razem swoje badania. Żebyśmy mogli postępować dalej, zdefiniujmy najpierw pojęcie zespołu. Można przyjąć, że zespół to mała grupa ludzi. Czasem mówimy, że już dwoje ludzi, dwóch wystarczy, żebyśmy mówili o zespole. I uczestnicy posiadają komplementarne umiejętności. Zwracam tu uwagę na słowo komplementarne, uzupełniające się. I poprzez wspólne podejście do pracy, poprzez wspólne zaangażowanie, zmierzają do osiągnięcia pewnego celu. I za ten cel czują się wspólnie odpowiedzialni. Tak można byłoby zdefiniować pojęcie zespołu. Gdy rozmawiamy o rolach w zespole, to nieraz intuicyjnie już wyczuwamy, że pewne role zdecydowanie są niefunkcjonalne. Na przykład role pełnione przez ludzi podglądających, a potem przekazujących dalej informacje. Czasem stykamy się z rolami osób, które dbają tylko o własne interesy i o własne żołądki. Czasami mogą nas denerwować osoby wtykające nos w nie swoje sprawy. Zanim wszystkie role będą szczegółowo omówione, proszę, żeby Państwo zwrócili najpierw uwagę ogólnie na 11 ról w skutecznych zespołach. Mam nadzieję, że same nazwy ról wiele już wyjaśniają, są dla Państwa jasne. Chociaż istnieją tak zwane samokierujące się zespoły, bez liderów, to jednak warto, żeby w zespole był lider. Wiedzą o tym na pewno założyciele spółdzielni socjalnych. Z badań wynika, że w spółdzielniach socjalnych w zakresie ekonomii społecznej jest bardzo ważne, żeby był silny lider w zespole. Lider, który formuje zespół, ustala cele do osiągnięcia, rozdziela zadania, motywuje, ale także kontroluje działanie. Generalnie w zespołach skutecznych lider to bardzo ważna rola.
Bardzo pożądaną osobą w zespole jest ekspert. To on dokonuje specjalistycznych ekspertyz, nieraz właśnie dla lidera. To on działa jako biegły świadek. Meredith Belbin nazywa czasem ekspertów poszukiwaczami źródeł. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach big data, w czasach, kiedy rzeczywiście porządkowanie informacji, wyszukiwanie informacji jest bardzo ważne, to warto wśród ekspertów mieć takich poszukiwaczy źródeł, dochodzących do pewnych informacji, wyszukujących te informacje na użytek zespołu. Oczywiście ekspert konsultuje się wtedy z innymi uczestnikami zespołu. Kolejna ważna rola w zespole to człowiek wyzwań. Mike Woodcock nazywa go czasem challengerem. Jest to człowiek, który ma odwagę przeciwstawić się liderowi, przeciwstawić się innym, dlatego czasem bywa nielubiany. Patrzy na sprawy z innego punktu widzenia, chętnie atakuje ustalony porządek, wprowadza element zaskoczenia i przez to też burzy stan zadowolenia uczestników zespołu. Może to być człowiek nielubiany, ale proszę zwrócić uwagę, że człowiek wyzwań może przestrzec zespół przed pójściem w niewłaściwym kierunku. Za rolę innowatora Mike Woodcock daje dodatkowy punkt w zespole. Innowator to osoba, która bardzo często używa wyobraźni w działaniu. Chętnie wprowadza nowe metody, nowe pomysły, idee. Ona sama ocenia te nowe idee też. To osoba, która motywuje innych do nowych działań. To bardzo ważna rola w zmieniającym się świecie. W świecie, który wymaga także zmian podejścia w działaniu. Kolejna ważna rola w zespole to kontroler jakości. To jest człowiek, który pilnuje, żeby prace były wykonane zgodnie ze standardami, który zachęca do prac wysokiej jakości. W metodzie japońskiej 5S istnieje takie powiedzenie, że jakość podłogi świadczy o jakości pracy na niej wykonywanej. Kontroler jakości dba także o sprawy, wydawałoby się, drobne. To bardzo ważna rola w zespole. W organizacjach bardzo często pracują ludzie, którzy nie rzucają się w oczy, nie są gwiazdami, ale to solidni pracownicy firmy, zaangażowani w jej sprawy. To właśnie dzięki nim często firma osiąga swoje cele. To oni narzucają sobie ramy czasowe, ale kiedy trzeba, to przyjdą do pracy i w sobotę, i w niedzielę, bo są oddani firmie i są zorientowani na to, żeby osiągać cele, żeby był postęp pracy. Kolejna rola to rewident. Często jest nielubiany w zespołach, bo to on obserwuje, jak ludzie wykonują pracę. To on obserwuje procedury, sprawdza sposób wykonania i w razie czego zaproponuje zmiany w wykonywaniu pracy. On też wprowadza regularne przeglądy tego, jak działamy, dlaczego tak działamy i czy nie ma lepszej metody. I przekazuje oczywiście informacje zwrotne. Czasem zabiegane zespoły nie znajdują czasu na dokonywanie regularnych przeglądów. Przypomina o tym rewident, żeby to robić. Dusza zespołu to także bardzo ważna, przydatna rola. To dzięki niej mamy
olej, a nie piasek w maszynie. I dusza zespołu dba o to, żeby była budowana dobra atmosfera. Przez to wywiera także silny wpływ na innych uczestników. Jest czasami dobrym negocjatorem, dobrym mediatorem. To on buduje sojusze w zespole. Dusza zespołu jest potrzebna. O ile dusza zespołu zajmuje się całością zespołu, to wspierający indywidualnie potrafi kierować się ku jednostkom, dostrzegać je. Proszony udzieli wtedy dobrej rady, to on buduje morale wśród osób czasami zniechęconych w depresji. To on zachęca, dodaje odwagi i dlatego może być bardzo przydatny w budowaniu relacji. W zespołach powinno się znaleźć miejsce dla ambasadorów. To oni zwracają uwagę, że zespoły nie są samotnymi wyspami. To oni budują środowisko zewnętrzne, budują relacje z innymi zespołami, z innymi ludźmi. To oni reprezentują zespół na zewnątrz. Potrafią budować mosty zamiast murów. Ambasadorem może być kobieta, która jest bardziej może empatyczna, potrafi słuchać, zadawać pytania. To rola bardzo ważna, żeby zespół współistniał dobrze z innymi zespołami w organizacji. Na koniec prezentuję pakiet ról. To może być wymienny pakiet. Trener jest potrzebny, żeby rozwijał kompetencje współpracowników. On po prostu trenuje innych. Coach bardziej wydobywa z nich talenty, inspiruje do rozwoju. A mentor będzie jako mistrz, wzorzec pewien, zwracał uwagę, w którym kierunku iść, na jakie błędy zwracać uwagę. Trzy role w jednym pakiecie mogą występować w jednej osobie, a mogą pełnić te trzy role trzej niezależni uczestnicy. W zmieniającym się w świecie, kiedy trzeba się rozwijać, te trzy role wydają mi się bardzo ważne w skutecznych zespołach. Zostawiłem jeszcze miejsce dla Państwa pomysłów. Jakie inne ważne role widzicie Państwo w skutecznych zespołach? Proszę Państwa, przedstawiłem Państwu pewną koncepcję skutecznych zespołów, 12 ról w zespole. Ta 12 to Państwa rola. I nie była to tylko koncepcja bazująca na teorii, ale na praktyce, na odkryciach wymienionych na wstępie badaczy, eksperymentatorów. Tutaj natomiast widzicie jeszcze jeden przykład, że ta koncepcja oparta jest na przeszłych dobrych doświadczeniach. Oto jeden z zespołów Gorzowskiego Stilonu. W latach 90. wygrywaliśmy w Stilonie 6 razy Mistrzostwo Polski. Myślę, że koncepcja ról w zespole także miała tam zastosowanie. I na koniec pozwolę sobie Państwu przedstawić drobną zagadkę. Proszę wymienić, jak nazywają się trzy postacie zaprezentowane na slajdzie. To znani liderzy. Myślę, że ta zagadka była bardzo łatwa i wprowadziła Państwa w bardzo dobry nastrój. Oczywiście to był Jean Vanier, założyciel Arki. To była Matka Teresa z Kalkuty, założycielka Misjonarek Miłości. I to był brat Roger, założyciel wspólnoty ekumenicznej w Teze.
Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas, za uwagę. Życzę udanych wdrożeń i serdecznie zapraszam na swoją stronę. Do widzenia.